Dzisiaj jesteśmy znowu w garażu, tym razem z Adrianem i tym razem będziemy rozpakowywać jak kurczę kinder niespodzianka. Wow, jak to wygląda? Ja pierdzielę, co to jest w ogóle? Volvo P 544 wersja Sport B16B 6V instalacja, nie 12. Czyli coś, co jest bardzo ciężkie w utrzymaniu. Ale jak to wygląda w ogóle w środku? Ja nie mogę, jaki old school. Możemy otworzyć maskę? Co tu się dzieje? Też rzędowa czwórka? Rzędowa czwórka 1.6 na dwóch gaźnikach. Ja pierdzielę. Ten chrom jest tak dobry, że można się golić tutaj. Wszystko widać. Patrzcie, ale mam duże czoło. To co, odpalamy? A co rękawiczki? Tak, rękawiczki. Będziesz jeździł w rękawiczkach? Tak. Jak na torze normalnie. Tak, na torze. W klasycznym samochodzie, bo normalnie te ręce się ślizgają, ponieważ to jest jakieś tworzywo. Aha. A dzięki skórzonym rękawiczkom komfort jazdy jest dużo lepszy. Jak to brzmi! Kurczę, to jedziemy w miasto. Zamykamy drzwi. Mimo, że jest zimno na dworze, to tutaj czuję się bardzo komfortowo. Ten samochód jest idealny pod każdym względem, tak naprawdę. Jesteś uprzywilejowany jakoś na drodze, jeżeli jedziesz tym autem, to znaczy kierowcy inaczej patrzą, puszczają cię, no właśnie robią inaczej, zdjęcia. Tak, właśnie machają, no też taki na przykład jest korek, to patrzą, że no dobra, puścimy, co będziemy. Co to jest to, co tutaj mam? Takie... To jest popelniczka. Aha! Żeby sobie cygarko zapalić. I są dwie, po prawej i po lewej. Widzę właśnie. Właśnie to jest to, że ten samochód był robiony z myślą o ludziach siedzących z tyłu. Tak naprawdę. Wyjaśnimy teraz tylko jeszcze jedną rzecz. Kwestia moich pasów niezapiętych. Samochód nie był... No właśnie, samochód nie był wyposażony w te pasy i... Ja jestem totalnie legalny, jadąc bez pasów. Jaka jest wartość tego samochodu? Teraz, jakby na przykład, nie wiem, jakby ktoś do ciebie z gotówką przyszedł i chciałby kupić ten samochód. Zaraz, nie, ten samochód jest na sprzedaż. Jest na sprzedaż. To za ile, jeśli mogę spytać? Jest wstawiony za 70 000 złotych, czyli jest jakieś 16,5 tysiąca euro. To chyba nie jest jakoś za dużo. Nie. Całkiem dobra cena. Cena jest, patrząc na inne ceny PV-ek w sporcie, to jest jedna z niższych cen, ponieważ ceny odrestaurowanych PV-ek to jest koszt około 25 000 euro. A najtaniej obecnie, tak jak patrzyłem, taka w złożonym stanie to jest 19 000 euro. No to masz najlepszą okazję tak naprawdę. Super. Jak tak w ogóle zaczęła się twoja przygoda z youngtimerami? Jak się zaczęła? W 2017 roku pod koniec lata kupił Alfa Romeo Spider, wersja Quadifioro Verde. Limitowana dosyć, ponieważ zjechało jej 2500 sztuk z fabryki. Właśnie! Ty, Adrian, powiedziałeś mi, że był taki okres w twoim życiu, kiedy używałeś tego auta na daily. Tak, to przez 2 miesiące jeździłem tym, jak sprzedałem swój samochód, którym jeździłem po prostu na daily. I po prostu nie miałem auta i to był taki okres, że po prostu poszukiwałem odpowiedniego auta dla siebie. To mniej więcej 4-5 razy w tygodniu jeździłem tym. I to nie było tak, że to była jazda po bułki do sklepu, no to było po prostu wyjechanie na miasto. Kurde! O, wyrywa. 75 koni, to jak na tamte lata naprawdę dużo. I to jest, stąd jest ten przydomek Sport po boku? Tak, wersja Sport różniła się od zwykłego tym, że silnik był wyposażony w 2 gaźniki, a nie jeden, bo zwykła wersja miała 60 koni zaledwie. A jeśli mogę spytać, ile najwięcej jechałeś? Próbowałeś? Najwięcej jechałem nim w okolicach 130-140. Nie, serio teraz mówisz? Serio, na obwodnicy. Idzie. Tylko, że już to był taki moment, że dobra, zwalniamy do 100. Nie, no nie mogę sobie wyobrazić tego. Wyobraź sobie, że ja tym samochodem wyprzedzam ludzi. Normalnie. I teraz się trzymaj. Trzymam się? Rzucam okiem. Adrian, spokojnie. Bo na moszka pójdzie. Piękny silnik. Dobrze trzymasz? Jasne, że tak. bagażniki cały czas pracują. Tu mamy wentylator. Wszystko na wierzchu. Bardzo mało skomplikowana konstrukcja. Bezpieczniki niezabezpieczone. Tam, co to jest za płyn? Spryskiwacze? No, tak myślałem. Chodź tutaj, ja się boję. Chodź do mnie. Ja się boję tym autem jeździć. Pasy. Czy my musimy? No musimy zapnąć pasy. I dodaję mi trochę wiatru. O, trochę za dużo. O, nie ma współczucia. Jak to jeździ? Jak to się ślizga? Ej, nie jest źle. Kurde. Bardzo szeroka kierownica. Tylko trzeba... Kurde, te lusterka są oldschoolowe. Włączymy sobie kierunek. O kurde. Dwoma ręcoma trzeba. I 30 na godzinę. Jest już trójka. Jest trójka! Woohoo! Ja pierdzielę. Dobra, teraz zwalniamy, bo mamy 100 metrów. Kurde! Co jest? No zwalniaj. Jeszcze mocniej mam dać? Mamy taką hamulce. Strasznie są te oporne takie. Dobra, teraz drift, patrzcie. Dobra, teraz hamowanie. I... jest. Teraz żeby wsteczny wrócić. Teraz wsteczny. Do boku, musisz przebić. Do góry. Jest stek. Prostujemy. Bardzo zazdroszczę Ci Twojego hobby, bo wiem, że to jest Twoje hobby, Twoja pasja. Przesiądziemy się jeszcze mimo wszystko wracając, bo nie chcę wjeżdżać na drogi. Nie czuję się tak na tyle pewnie. Kurde, no to jest totalny old school. Nie sądziłem, że tak pozytywnie będę zaskoczony. Bardzo Ci dziękuję, Adrian, za całą przygodę związaną z tym autem. No, do następnego odcinka już jutro. Cześć!